Porada dla Ciebie na ten moment. Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj anielskie klucze, czyli porady dla Ciebie. Będą 3 karty do wyboru, 3 grupy, które będziesz mógł sobie wybrać. Witam oczywiście wszystkich gorąco, najgoręcej, najserdeczniej. Cieszę się, że Państwo tutaj są na moim kanale. I cieszę się, że kanał się rozwija dzięki Wam. Kochani, subskrybujcie. Jeśli znaleźliście pierwszy raz ten kanał, subskrybujcie i zostańcie proszę z nami. Również proszę Was o komentarze, o lajki z kciuczkiem w górę. Zapraszam na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez napisanie do mnie e-maila. Napiszcie adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach, a ja powróżę Wam chętnie na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć, pytań do kart. Robię oczywiście również prywatnie lustro lub prognozy związku. Zapraszam. Oczywiście podam Wam poprzez e-mail warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Karta numer 1. Karta numer 2. Karta numer 3. Wybierzcie sobie, kochani, kartę, która Was przyciąga, która z Wami, która przyciąga Wam jakby oko. I lub po numerze 1, 2, 3. I zaczynamy, kochani. Grupa numer 1, karta numer 1. Porzuć troski. Czyli jeśli masz jakieś troski, które Cię nękają, które Ci dają spać, które Cię zamartwiają, smucą, porzuć te troski. Myśl pozytywnie, zacznij sprawy po prostu rozwiązywać, problemy rozwiązywać, pozytywnie myśląc, tak? I nie zadręczaj się po prostu tutaj, nie troszcz się tylko na zapas. Porzuć troski. Pomyśl sobie, jakie troski Cię gnębią. I myśl pozytywnie, że wszystkie te troski się jakoś rozpłyną. Szukaj pozytywnych rozwiązań. Lub doradź się kogoś, poproś kogoś o pomoc. Grupa numer 2. Jesteś obdarzony wieloma talentami. Wykorzystaj je. Czyli przemyśl, jakie talenty, jakie kompetencje, jakie po prostu tutaj dary masz, czym możesz się wykazać i rozwijaj te talenty. Niezależnie jakie to są talenty, umiesz śpiewać, umiesz na szydełku piękne rzeczy robić, umiesz szyć piękne ubrania, umiesz, nie wiem, z dziećmi pracować, masz jakiś piękny talent po prostu pisania, wykorzystaj te talenty, rozwijaj te talenty. A wtedy będziesz realizować siebie i da Ci to jakieś szczęście, harmonię. Grupa numer 3. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Czyli masz jakieś w sobie bogactwo, które musisz odgrzebać i dzielić się tym bogactwem z ludźmi. Na przykład możesz doradzać wspaniale ludziom, możesz pomagać ludziom, czy możesz uzdrawiać, możesz wróżyć, możesz, być może masz jakieś inne cechy charakteru, które Twoją rodzinę, Twoich znajomych, przyjaciół czy współpracowników zachwycają. Na przykład może masz dar zarządzania, dar współpracy z grupą, z kolegami. Być może masz jakiś dar, jakiś pomysł, który pociągnie za sobą innych ludzi. Odszukaj, odgrzeb swoje bogactwo i pomagaj. Podziel się swym niezmiernym wewnętrznym bogactwem z innymi. To są porady dla Was na tę chwilę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo, już wkrótce.